Witam w kolejnym odcinku z Mass Effecta. No i co? Mieliśmy wejść w oddział, tak? I rozdać jakieś punkty. Ekran oddziału pozwala ci zapoznać się z talentami twoich towarzyszy. Wskaż myszą talent lub jego stopień, żeby go obejrzeć. Kliknij talent, żeby wydać punkty i zwiększyć stopień tego talentu. W miarę awansów na kolejne poziomy będzie zdobywał punkty talentów, pozwalające odblokować ich wyższe stopnie. Rozumiem. Komandor Shepard, punktów 3. Pistolety, karabiny szturmowe. Dajmy sobie jeden w karabinek szturmowy. Pancerz bojowy, też sobie dajmy. Szkolenie szturmowe, co to jest? Zwiększa obrażenia od broni o 1,5, w walce wręcz. Żołnierz, zwiększa żywotność, regeneruje 3 urok. Daje 1 punkt uroku w konwersacji, otwiera nowe propozycje dialogowe. Zastraszanie. Dajmy do uroku. No okej. Okay. Shepard jest na ten. Kadian Karolenko, 2 punkty. Deszyfracja. Dodaje 50%, okej. Okay. Dobra, dodajmy mu to. Przywraca każdemu rannemu członkowi oddziału. O, nice. Dajmy mu to. Ashley Williams, 2 punkty. Karabiny szturmowe, no widziałem, że tam ma. Dodajmy jej szkolenie szturmowe. I co tu jest w żołnierzach? No i dajmy to, żeby nam nie ginęła, nie? Dobra, coś zrobiliśmy. Co my tutaj mamy? Zestaw ulepszeń. Nadajnik jest na drugim końcu tego okopu. Ulepszenie amunicji fazowe, radioaktywne. A co to jest? Fazowe. Weź wszystkie. Skrzynia, otwórz. Lekki pancerz człowiek, skorpion. Żeby zmienić ekwipunek oddziału, przyjść escape w celu uzyskania... Ekwipunek. Ekran ekwipunku pozwoli ci wypożyczać swój sprzęt i ulepszać to wyposażenie. Kliknij zakładki filtrów, aby przełączyć się pomiędzy typami przedmiotów. Wybierz przedmiot i kliknij przycisk wyposaż, żeby go przydzielić. Kliknij okienko ulepszenia wyposażonego przedmiotu, żeby wybrać ulepszenie. Kliknij przycisk okej. Dostałem jakiś pancerz. Ochrona przed obrażeniami, tarcze. Okej, może to jest ten, ale tarczy ma więcej ochrony tych... Wow! To się aż tak zmienia. A to jest mój średni pancerz. Dobra, weźmy go, niech będzie na razie. Tutaj na razie nic nie mamy nowego. Okej, wyciągaj broń, Shepard. Idziemy. Nabili ich na pal! Wszyscy na palu! Nie w Nepalu. Biegnij do aby skorzystać z osłony. Okej. Okay. Nacisnij, żeby strzelić, przytrzymaj prawo, żeby wychylić się i wycelować. No to to wiem. Tutaj mogę na przykład ją dać. O, on sobie pójdzie tam. Nie, nie pójdzie. O, ona pójdzie, ona jest bardziej posłuszna. I on też pójdzie. A mogę z nimi jeszcze mówili, pogadać? Mówili, że ten świat jest bez... Naciśnij gier, żeby rzucić granat. GRANAT! O kurwa. Nie mogę się schować za osłonę! Leży! Moje osłony są popsute. GRANAT! Te granaty są do dupy. Dobra, coś tam zrobiły jednak. Giń! Teren wykopalisk. Czekajcie, bo tu jest skrzynka. Pistolet agresor, strzelba hulagin, karabin szturmowy, mściciel. Ekwipunek. Obrażenia większe, ale wskaźnik celności mniejszy. To nie, ja muszę mieć celność. Strzelba. Dobra, weźmy ją. I pistolet jakiś lepszy. Dobra, weźmy sobie. Najpierw ulepszamy Sheparda, a potem nasz oddział. Dobra, teren wykopalisk, zbadaj. To miejsce wykopalisk. Nadajnik był właśnie tutaj.
musiał zostać przeniesiony. Przez kogo? Przez naszych? A może przez Getty? Trudno powiedzieć. Może dowiemy się więcej po zbadaniu obozu. Ktoś przeżył? Myślisz, że ktokolwiek wyszedł stąd żywy? Może. Jeśli tak, pewnie ukrywają się gdzieś w obozowisku. Jest na samym szczycie wzgórza. Okej. To na wzgórze. Zmiana planów, Shepard. Oho. Niedaleko stąd jest mały port kosmiczny. Chcę go sprawdzić. Poczekam na ciebie. Poczekaj. Już biegnę. Obóz nie jest w najlepszym stanie. O, żeż kurwa. Uważajcie. What the fuck is that? Jakieś robotyczne zombie? Oni żyją. O, fuck. Co te Getty im zrobiły? Zamienił ich w robotyczne zombie. Strzelać, strzelać! Wow! Mocne. Ale efekty dźwiękowe też jeszcze za mocne. Dobra, weźmy na 5. No jest zestaw ulepszeń. Karabin szturmowy Groza, Mściciel. Weź wszystko. Bierajmy wszystko, co jest po drodze. Potem sobie to ogarniemy. Ale ten RPG mi się podoba. Kontrola drzwi, łatwa deszyfracja. Te drzwi są zamknięte. Zamek szyfrowy jest zablokowany. Niektóre zamknięte obiekty wymagają skorzystania z zdolności deszyfracji lub elektroniki. Jeśli któryś z członków oddziału dysponuje stosownym talentem, może otworzyć obiekt za pomocą odpowiedniego interfejsu lub wydając na to omni-żel. Dotrzyj do centralnego rdzenia. Użyj myszy do poruszania się po okręgu. Kliknij lewy i prawy, ażeby przemieszczać się od środka i na zewnątrz. Unikaj programów zabezpieczających. Co? Aha! Tą myszką. Dobra. Easy. Ludzie. O! Dzięki niech będą stwórcy. Szybko! Zamknąć drzwi! Zaraz wrócą! Nie martw się. Ochronimy cię. Dziękuję. Myślę, że będzie dobrze. Chyba wszyscy odeszli. Jesteś doktor Warren. Nadzorujesz tutejsze wykopaliska. Możesz nam powiedzieć, co się stało z nadajnikiem? Przewieziono go dziś rano do portu. Manuel i ja zostaliśmy, by zwinąć obóz. Kiedy nastąpił atak, Marines walczyli, byśmy zdążyli się ukryć. Oddali życie, by nas ocalić. Nikt nie przeżyje. Era ludzkości dobiegła końca. Jedynie trupy pozostaną. Gościu, weź ty trochę więcej tego. Optymizmu w sobie, co ty kurde? Jesteś naukowcem. Miej kurde trochę więcej endorfin w swoim mózgu. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o ataku Getów? To trwało ledwie chwilę. Zbieraliśmy nasz sprzęt, a chwilę później ukrywaliśmy się już w baraku. A Gety przetoczyły się przez obóz. Agenci zniszczenia! Zwiastuni ciemności! Heroldzi naszej zagłady! Słyszeliśmy jakieś hałasy na zewnątrz. Strzały, krzyki. A potem wszystko ucichło. Siedzieliśmy tu, bojąc się poruszyć, aż do waszego nadejścia. Okej. Nilus? Zauważyliście w okolicy Turianina? Tak! Widziałem go! Proroka! Ja z tego już w ogóle pojebało. Był tutaj przed atakiem! Niemożliwe. Przed atakiem Nilus był z nami na pokładzie Normandii. Czyli jeszcze przepraszam, Manuel Turianin. Wciąż jest odrobinę... Aha. Nie swój. Nie widzieliśmy Turianina. Ukrywaliśmy się tutaj od chwili ataku. Nadajnik. Możesz mi powiedzieć coś na temat tego nadajnika? To jakiś rodzaj modułu danych. Jest w doskonałym stanie. Możliwe, że to największe odkrycie naukowe naszych czasów. Cudowne nowe technologie, wielkie odkrycia w medycynie. Kto wie, co tam jeszcze zamknięto? Wydobyliśmy serce ciemności! Obudziliśmy bestie! Uwolniliśmy zło! Manuel, proszę, nie pora na to. Asystent. Co się stało z twoim asystentem? Manuel to błyskotliwy umysł, ale zawsze był nieco chwiejny. Geniusz i szaleństwo to dwie strony tego samego medalu. To szaleństwo, móc widzieć przyszłość?
nadchodzące niebezpieczeństwo? Rozumieć, że nie ma ucieczki, nadziei? Nie, nie, nie jestem wariatem. Ja widzę. Trochę ja jesteś. Wiem. Dostał dodatkową dawkę leków po ataku. Mogę go uciszyć. Jezu, nie no. Spokojnie. Do widzenia. Nie będę go uciszał, no co ty? Williams, zabierz nas do portu kosmicznego. Nie możesz tego powstrzymać. Nikt nie może. Zapada ciemnie. Mrok wieczności. Cicho, Manuel, idź się połóż. Poczujesz się lepiej, kiedy lekarstwo zadziała. Okej. Marnujesz swój czas. Era ludzkości dobiegła końca. Nasza zagłada jest nieunikniona. Manuel, muszę cię o coś zapytać. Będzie najlepiej, jeśli zostawicie go w spokoju. Czas się uciszyć, nie, bo nie to brzmi... To brzmi jakbym go miałbym czas. Mu wyjebać w mordę. Nasz czas dobiegł końca. Kurde, proszę puścić mnie. Dobra. Idziemy dalej. Tu coś jeszcze jest? Czynka. Średni pancerz wyzwoliciel. Lekki pancerz turianin. Nie. Weź. Okej, to mamy jakieś pancerze. Pokażcie te pancerze. To nie dla mnie. Może im dam. O. Może nie, no to... O, ona może. Tylko, że ona też ma dobry. Jak w tym będzie wyglądać, albo w tym. Nie, niech zostanie przy swoim. Ładnie, do twarzy jej. Dobra, idziemy dalej. Drużyna, za mną! Jak powiedzieć, żeby szli za mną? Kurwa, zacięli się. No, drużyna! No nie wierzę, goście! Mam nadzieję, że się odblokujecie. O, ja idę dalej. O, dobra. Jest Nilus. Saren? What? Nilus. To nie twoja misja, Saren. Co tutaj robisz? Rada uznała, że przyda ci się w tej sprawie pomoc. Nie spodziewałem się getów. Nie jest dobrze. On nie jest z nami, gościu. Zobacz, nie jak on wygląda. Się. Mam wszystko pod kontrolą. Nilus! Nie! Co to takiego? Tam w oddali. To statek, ale wielki! Chcę postrzelać ze snajpy. Za Nilusa! Zmień! No wielki ten statek w chuj. Znaczy nie wiem, gdzie on jest, ale... Gościu! Nie biegaj tak! Wow! Nadal te efekty dźwiękowe są za głośno. Dobra. Zabili Nilusa! Fuck! Proszę o zachowanie spokoju! Jesteśmy nieuzbrojeni! Już dobrze, poszli sobie? Wszystko dobrze.
Nikt cię nie skrzywdzi. Wokół składu aż roiło się od tych istot. Kol. Znalazłyby nas w końcu. Zawdzięczamy ci życie. Nie mogę uwierzyć. Kiedy zobaczyłam ten statek, myślałam, że już po wszystkim. Pojawił się na krótko przed atakiem. Wiedziałem, że będą kłopoty, jak go tylko zobaczyłem. Ukryliśmy się w składzie. Szczegóły ataku. Powiedz mi wszystko, co pamiętasz na temat ataku. Pracowaliśmy na polach, kiedy pojawił się statek. Gdy go zobaczyliśmy, zaczęliśmy uciekać. Nie wiem, co się stało zresztą. Byli niedaleko garażu, zaraz przy porcie, tam, gdzie wylądował ten statek. Nie mogli przeżyć. Tego nie wiesz. Nam się udało. Jeśli dotarli do garażu, mogli walczyć. Może. Wiesz coś może o tym proteańskim nadajniku, który odkopali? Jesteśmy tylko rolnikami. Słyszeliśmy, że coś tam znaleźli, ale nie interesowaliśmy się tą sprawą. Aż do teraz. Co jeszcze możesz powiedzieć o tym statku, który widziałeś? Nie wiem. Nie przyglądałem mu się zbytnio. Myślę, że wylądował w pobliżu portu kosmicznego. Powiedz im o tym strasznym dźwięku, Kol. Podczas lądowania nadawał jakiegoś rodzaju sygnał. Brzmiał jak jęki potępionych. O Jezus. Ten dźwięk wydobywał się z mojej głowy. Pewnie próbował zakłócić łączność. Czułem, jakby rozrywało mi czaszkę. Praktycznie nie mogłem myśleć. Okej, do widzenia. Muszę już iść. Świetnie, Kol. Mówiłem, że powinniśmy pozostać w ukryciu. Ach, Blake. Naprawdę nie wiesz, kiedy się odezwać. Nie lubię, kiedy się mnie okłamuje. Jeśli kłamiecie... Kilku gości w porcie zajmowało się przemytem. Nic wielkiego. W zamian za udział w zyskach ukrywaliśmy paczki w naszych składach. Łamiesz prawo, Cole. Nikomu nie robimy krzywdy. Cholera, często nawet nie wiem, co jest w tych paczkach. Teraz pomyślałem, że może jest tam coś, co mogłoby się przydać. Znalazłem pistolet. Pomyślałem, że może się przydać. Tobie pewnie bardziej się przyda. Narażamy życie, by ocalić kolonię. Na pewno nie masz czegoś jeszcze? Tak, jest jeszcze coś. Zamierzałem go sprzedać po wojnie, ale ty powinieneś go mieć. O! Gdzie ten mój urok zadziałał? Kto jest twoim kontaktem w porcie kosmicznym? To dobry gość. Nie chcę, żeby wpadł w tarapat. Poza tym nie jestem kapusiem. To i tak daleko. No dobra, zapomnij. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Powodzenia. Żądło, pistolet, ulepszenie broni, sensor bojowy. Pistolet, żądło. Oj, nie tu. Lepszy. Kurde, 6 punktów. Dajemy w zastraszenie i w urok. Dajmy sobie w szkolenie szturmowe, dajmy w żołnierza. Dajmy w pancerz. I dajmy w karabin szturmowy. Co tam ma Kaden? 4 aż. Dajmy w tą deszyfrację, żeby mi było łatwiej. Nie wiem, co to jest bariera, ale sprawdźmy. I dajmy w tą pierwszą pomoc. A Ashley dajmy 2 w żołnierza. Jedno w szkolenie szturmowe i w karabin szturmowy. Dobra! A co chodzi z tymi ulepszeniami? Ulepszenie amunicji. Minus 30 do obrażeń. O Jezu, to słabe. Sensor bojowy. A weźmy to sobie. Coś tu było? Coś tu jest. Szafka. Zbyt niski poziom... Elektronika, zbyt niski poziom umiejętności? Oh, fuck me. To ja już tego nie rozdam. Deszyfrację trzeba pewnie tutaj mieć. Elektronika jest na tym. No to coś, dupa. Nieważne, idziemy dalej. Zapiszmy sobie. Kurwa, to był jakiś Turianin i zabił naszego Nilusa. Nilus! Komandorze, to Nilus. Zestaw medyczny. Medigel. Zjazd zabił go w głowę. Coś się poruszyło. Tam, za skrzyniami. Zaczekajcie! Nie strzelać! Jestem jednym z was! Człowiekiem! Co tu robisz? Co się tak czaisz?
Przepraszam, nie skradałem się, tylko ukrywałem przed tymi stworami. Nazywam się Powell. Widziałem, co spotkało tamtego Turianina. Ten drugi do niego strzelił. Muszę wiedzieć, jak zginął Nilus. Ten drugi był już wcześniej. Czekał na przybycie twojego znajomego. Słyszałem imię Saren. Wydaje mi się, że się znali. Twój Saren. Przyjaciel nieco wyluzował i Saren go zabił. Strzelił mu w plecy. Dobrze, że mnie nie widział za tymi skrzyniami. I co dalej? Dokąd udał się Saren po zabiciu Nilusa? Wskoczył do wagonu i ruszył w stronę drugiej platformy. Pewnie szuka nadajnika. Wiedziałem, że ten nadajnik oznacza kłopoty. Wszystko się spieprzyło, gdy go znaleźliśmy. Najpierw pojawił się ten cholerny statek Baza, a potem nastąpił atak. Zabili wszystkich. Wszystkich! Gdyby nie te skrzynie, też byłbym już trupem. Jak to się stało, że tylko ty przeżyłeś? Dlaczego nikt inny nie próbował się schować? Nie mieli szans. Ja byłem za skrzyniami, kiedy rozpoczął się atak. Chwila. Byłeś za tymi skrzyniami jeszcze przed atakiem? Ja... Czasami muszę się zdrzemnąć, żeby przetrwać jakoś do końca zmiany. Kimam sobie za skrzyniami, w ciszy. To zagnuj. Przeżyłeś, bo jesteś leniwy. Gdyby nie ta drzemka, pewnie byłbyś już martwy. Tak. Tak mi się wydaje. Nie chcę o tym myśleć. A tak? Powiedz mi o ataku getów. Wszystko stało się bardzo szybko. Najpierw statek schodził do lądowania, a chwilę później na platformie zaroiło się od getów. Musiały być na pokładzie tego statku. Strzelały do wszystkiego, co się ruszało. To była masakra. A nadajnik? Możesz powiedzieć coś jeszcze na temat nadajnika? Przywieźli to dziś rano. Załadowaliśmy na kolejkę i wysłaliśmy na drugą platformę. Aż trudno uwierzyć, że to było kilka godzin temu. Mam wrażenie, że minęły wieki. Statek. Opowiedz mi o tym statku Bazie, który widziałeś. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Był ogromny. Kiedy obniżał pułap, wszędzie wokół zrobiło się ciemno. I wydawał taki charakterystyczny dźwięk. Dźwięk, który wywiercał się w mózg. To właśnie mnie obudziło. Atak nastąpił kilka minut później. No dobra, ruszajmy. Musimy odnaleźć ten nadajnik, zanim będzie za późno. Powinniście zabrać się kolejką towarową. Tam właśnie poszedł ten drugi Turianin. Ja nie mogę tutaj zostać. Muszę się stąd wyrwać. Dobra, elo. Biedny Nilus. Wszystko się zjebało. Orzesz, kurwa. Gety, jebać was! Zabiliście Nilusa! Znaczy wasz ten Seren, Soren, Siren, Iren. Wytrzymaj, by wyświetlić okrąg mocy, okrąg pozwolił korzystać z mocy i zdolności. Właśnie, jak te moce i zdolności działają? Chciałbym się teraz dowiedzieć. Przepal, wzmocnienie tarczy, fala ognia. Woo! YOLO! Zabić go! Strzelić w niego! Dobrze! Lecimy! Strzel go! Fala ognia! Snajperka! Mściciel 1! Głowa! Headshot! Wychyl się! Widzę cię! Pokaż głowę! Umarł! Chowaj się! Leży! Kolejny! Shotguna na blisko!
Napierdzielamy! Bum! Bum! Karabin! Jedziemy! Do kolejki! Ale zajebiste. A się wczułem. Kurde, dobra jest ta gra. Podoba mi się. Jest ten seren! Założyć ładunki wybuchowe. Zniszczyć kolonię. Zrównać to miejsce z ziemią. Co za gnój! Nie dość, że pół get, to pół turianin, kurde, i wszystkich może oszukiwać. Ale creepy jest. Wow! Jakiś biały get. Nie podoba mi się on. Zobaczył nas. Ładunki wybuchowe. Ładunki wybuchowe. Pewnie podłożyły je gety. Szybko! Musimy je znaleźć i wyłączyć. No rozbrajam przecież. 5 minut na to mamy. Strzelaj! Mściciel! Ja pierdolę. Woo! Leż! Tu jest kolejne. Rozbrajam! Ochraniajcie mnie! Rozbrojone! Leży! Kurde, dobra ta... Woo! Snajper! Co to za fala? Co to jest? Szybko! Zmiana! Rozbrajam! Ochraniajcie dupę mi! Rozbrojone! Pokaż się, snajperze! Leżysz! Leżysz! Skrzynia! Karabin szturmowy, średni pancerz, wyzwoliciel, lekki pancerz, turian. Jaki to jest średni pancerz, wyzwoliciel? To jest wyzwoliciel, tak? 72, to słaby. Dobra, się potem zacznę tym bawić. Kolejna! Rozbrajam! Rozbrojone! Udało się! Co teraz? Nie teraz, komandorze! Tutaj, idziemy. Leży. Zombie biegnie. Woo! Dobra, leży. O kurde, jak się cicho zrobiło. Skrzynka. Pistolet, karabin. Dobra, wiesz wszystkie. Łatwa deszyfracja. Mam nadzieję, że łatwa. Łziwa. Tu jest najłatwiej. Dobra. Strzelba, huragan, karabin snajperski. Półkarabin snajperski. Dobra, ale jest troszkę lepszy. Strzelba jakaś lepsza? Nie. Dobra. Idziemy na górę. Nie, nie na górę. Pomyliło mi się. Tutaj.
Łatwa deszyfracja z jakichś schowek. Ulepszenie, no okej. Ej, gdzie ja mam teraz iść? Ktoś wie? A tutaj jest jakiś X, dobra. Nadajnik Protean. Niszcz go. Normandia, nadajnik zabezpieczony. No nieźle. Prosimy o natychmiastową... Działająca technologia Protean. Niesamowite. Pierwszy raz widzę coś takiego. Coś musiało go uaktywnić. Nie dotykaj, Ashley. Przyjąłem, Normandia. Czekam. Ashley, proszę cię. Dobrze, Shepard, brawo. O nie! O nie! O nie! Shepard! Nie! Nie do... To z... Co jest, kurwa? Wow. Shepard, nie! Zidentyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. To Normandia. Ale ma duże oczy. Dowodził nią kapitan Anderson. Udało im się ocalić kolonię. A nadajnik? Jeden z ludzi mógł go uruchomić. No zarycz, no. On tak ryczy. Zginie. Nie zginę. A może i zginę? Nie wiem. Shepard, żyjesz? Pani doktor? Doktor Chakwas? Chyba się budzi. Martwiliśmy się o was, Shepard. Jak się czujecie? Co się stało? Jak tu trafiłem? Ile czasu byłem nieprzytomny? 15 godzin. Myślę, że coś się stało z nadajnikiem tam na dole. To moja wina. Widocznie uruchomiłam jakieś pole ochronne, kiedy podchodziłam. Musiałeś zepchnąć mnie z drogi. Nie mogłaś wiedzieć, co się wydarzy. Nie wiem, czy to właśnie spowodowało reakcję. Niestety, nie będziemy już mieli okazji się tego dowiedzieć. Nadajnik eksplodował. Pewnie jakieś przeciążenie. Wybuch pozbawił was przytomności. Przenieśliśmy was z powrotem na statek. Jestem zobowiązany. Jezus, pod względem fizycznym co takie robi dziwne miny? Wykryłam jednak niezwykłą aktywność mózgu, anormalne fale beta. Zaobserwowałam również wyraźnie szybsze ruchy gałek ocznych, objawy kojarzone zwykle z intensywnym śnieniem. Może to wizja? Widziałem, nie jestem pewien co. Śmierć, zniszczenie, to nie ma sensu. Włączę to do mojego raportu. Może... O, kapitan Anderson. Jak się ma pacjent, pani doktor? Odczyty w normie. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Dobrze to słyszeć. Shepard, muszę z wami porozmawiać. Na osobności. Tak jest, kapitanie. Będę w mesie w razie czego. Wygląda na to, że nieźle oberwaliście od tego nadajnika. Na pewno wszystko w porządku? Nie lubię, kiedy giną żołnierze, którymi dowodzę.
Śmierć Jenkinsa to nie wasza wina. Odwaliliście kawał dobrej roboty, Shepard. Starsza sierżant Williams nie należy do załogi Normandii. Doszedłem do wniosku, że przyda nam się jeszcze jeden doświadczony żołnierz. No i super. Została przeniesiona na Normandię. Williams jest dobrym żołnierzem. Zasługuje na to. Porucznik Alenko jest tego samego zdania. Dlatego właśnie włączyłem ją w skład naszej załogi. Wywiad spieprzył sprawę, sir. Nie mieliśmy pojęcia, w co się tam pchamy. Dlatego wszystko szlak trafił. Getty przez ponad 2 stulecia nie pokazywały się poza mgławicą, komandorze. Nikt nie mógł tego przewidzieć. Chcieliście się ze mną zobaczyć na osobności, kapitanie? Nie będę kłamać, Shepard. Jesteśmy w dupie. Nilus nie żyje. Nadajnik zniszczony. Mamy inwazję getów. Rada zażąda wyjaśnień. Nie zrobiłem nic złego, dowódco. Oby Rada też to dostrzegła. No. Poprę was i wasz raport, Shepard. Dla mnie jesteście bohaterem. Ale nie po to tu przyszedłem. Chodzi o Sarena, tego drugiego Turianina. Saren jest widmem. O, fuck. Jeden z najlepszych. Żywą legendą. Ale jeśli współpracuje z getami, to znaczy, że przeszedł na drugą stronę. Widmo poza kontrolą oznacza kłopoty. Zwłaszcza takie widmo. Saren nienawidzi ludzi. Dlaczego? Uważa, że za szybko rośniemy w siłę, że za bardzo rządzimy się w galaktyce. Zresztą nie jest odosobniony w swoim przekonaniu. Jednak u większości obcych na myśleniu się kończy. Lecz Saren sprzymierzył się z getami. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Wiem tylko tyle, że miało to jakiś związek z nadajnikiem. Byliście na miejscu, kiedy nadajnik uległ samozniszczeniu. Widzieliście coś? Jakąś wskazówkę, która mogłaby nam powiedzieć, czego szuka Saren? Tuż przed utratą przytomności miałem jakąś wizję. Wizję? Jaką wizję? Ostrzeżenie może to było? Widziałem syntetyków. Gety. Mordujących ludzi. Masakrujących ich. Musimy donieść o tym Radzie, Shepard. Co im powiemy? Że miałem koszmar? Nie wiemy, jaki rodzaj informacji zawierał ten nadajnik. Może zaginioną technologię Protean. Albo plan jakiejś broni masowej zagłady. Cokolwiek to było, zabrał to Saren. Znam Sarena, znam jego podejście do nas. Uważa ludzi za zarazę dla galaktyki. Ten atak był aktem agresji. On poznał tajemnicę tego nadajnika. Dowodzi armią getów, a wszystko zapewne po to, żeby zetrzeć ludzkość z mapy galaktyki. Powstrzymam go. Znajdę jakiś sposób, żeby go pokonać. To nie takie proste. On jest widmem. Może udać się wszędzie i zrobić praktycznie wszystko. Dlatego właśnie potrzebujemy Rady po naszej stronie. Udowodnimy, że Saren zdradził, a Rada odbierze mu status widma. Skontaktuję się z ambasadorem i zobaczę, czy uda mu się załatwić nam audiencję u Rady. Pewnie będzie chciał się z nami zobaczyć, jak tylko dotrzemy na Cytadelę. Powinniśmy być już blisko. Idźcie na mostek i powiedzcie Jokerowi, żeby wprowadził nas do doku. Dobrze. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!